Także proszę Państwa, Radio Koncita, powietrze saskiej, powietrze saskiej. Program trzeci Polskiego Radia. To Polacy nie są jedynym. Powietrze saskie, dajmy powietrze saskie. Niech Państwo poczują Radio Koncita, powietrze saskie. Dotykają wszelkich innych grup imigranckich, a nawet samych Brytyjczyków, którzy akurat tak się składa, że mogą mieć lekko ciemniejszy kolor skóry albo wyglądać inaczej. I to może, nie wiem jak Pan to ocenia, mówić jednak o bezpośrednim związku, czyli o takim, jak to niektórzy mówią, wypuszczeniu dżina, czyli że słowa polityków, niekoniecznie wprost takie szowinistyczne, tylko bardziej sugestywne albo wskazujące jakichś wrogów, podziały, doprowadzą do tego, że na ulicy po prostu jest więcej agresji. No to jest, myślę, że bezpośredni związek i tutaj nie trzeba być specjalnym badaczem, żeby widzieć, że no jednak te kilkadziesiąt, czy tam kilkanaście lat działań i takiej propagandy z mediów, czy z tabloidów głównie, no, z drukowców brytyjskich, które były czymś unikalnym na skalę europejską tak naprawdę, jeśli chodzi o ich i antyeuropejskość, i agresję, i właśnie traktowanie migrantów jako wygodny sposób do bicia. No niestety przyniosło takie rezultaty i tutaj bezpośredni związek między właśnie werbalnymi atakami, znaczy tymi słowami, które się używa i takim publicznym dyskursem, a głosowaniem, a później właśnie wzrostem już fizycznych aktów przemocy. Także to tutaj się myślę, że tutaj natychmiastowa reakcja polityków, jeśli chodzi o ten incydent w Pusku, ale no, wielu polityków brytyjskich jest trochę lekka przerażonych, co to znaczy na przyszłość. Zwłaszcza, że ludzie, którzy głosowali za Brexitem, bardzo często byli przekonani, że to jest, znaczy tak zwolennicy Brexitu to ustawili, że to jest głosowanie o imigracji, o powstrzymaniu imigracji, a nawet natychmiastowe deportacje imigrantów. I teraz no, ten cały elektorat będzie musiał się zmierzyć z faktem, że to jest nie do wykonania i to jest niemożliwe. I możliwe, że pojawi się następny polityk, bardziej radykalny od obecnych, który ten elektorat zacznie w podobny sposób wykorzystywać, nakręcając tą spiralę agresji. Także generalnie konsensus jest taki tutaj, i to sprawa do lewa tych polityków, że no, Wielka Brytania no, wchodzi dosyć taki nieprzyjemny, znaczy nie chcę tutaj brzmieć alarmistycznie, ale na pewno okres testujący jej zdolność no, poradzenia sobie z tym wyzwaniem. I oczywiście tu wielu Polaków i tak z ogromnym, jak to powiedzieć, uznaniem czy taką pewną zazdrością patrzy na te reakcje polityków tak jednoznaczne, najwyższych, którzy no, wypowiadają się jednoznacznie w parlamencie, zabierają głos w obronie, czy jednoznacznego stanowiska policji, ponieważ w Polsce choćby po tak na ukraińską procesję w Przemyślu takiej reakcji nie było. Ale chciałabym Pana zapytać, bo Pan jakby naukowo i rozumiem, że też jakoś osobiście zna społeczność, bada społeczność Polaków w Wielkiej Brytanii. Było takie badanie Ibrisu, z którego wynikało, że nawet po ewentualnym Brexicie połowa Polaków, prawie połowa zamierza zostać tam niezależnie od wyniku referendum, a 1/4 ujawniała, że powrót do Polski jest dla nich wyłącznie planem B. Czyli wynikałoby z tego, że dla większości Polaków wejście, wyjście z Unii Europejskiej nie ma znaczenia i w sensie prawnym być może dla wielu, którzy już legalnie pracują, to nie ma znaczenia. Ale myśli Pan, czy Pan już potrafi jakieś obserwacje przekazać na temat tego, jak to wpływa właśnie na mieszkających tam w Wielkiej Brytanii Polaków? W sensie planowania? Planowania, tak. Nie pamiętam, ale ja myślę, że to tak jak często powtarzam, no to jest bardzo, znaczy Polacy w Wielkiej Brytanii to jest bardzo zróżnicowana grupa o różnych strategiach życiowych, migracyjnych. Na pewno
No, ogromna rzesza ludzi, którzy do niej zapuściła korzenie, którzy też są Brytyjczykami, a jednocześnie Polakami. Mają tutaj pożytki, domy, dzieci w szkołach, na studiach i tak dalej, więc to jest ich dom. Trudno tutaj się dziwić, że Brexit może tutaj zaburzyć. Na pewno zaburza poczucie bezpieczeństwa i takiej ontologicznej pewności, prawda? Bo tutaj nagle się okazało, że mamy dom, a który to jeszcze taki brytyjski dom, znaczy kraj, który się wydawał jakiś w ogóle symbolem stabilności, pragmatyczności i przewidywalności, a nagle się okazuje, że tutaj coś trzeszy, jest chaos. I to jest, zresztą to prawda, wybija z równowagi nie tylko zwykłych ludzi, tylko sama elity brytyjskiej, tak, polityków brytyjskich, bo wielu ludzi są mówi, że nie poznaje pewnych sytuacji w swoim własnym kraju. Natomiast jeśli chodzi o strategię, no to na pewno dużo ludzi będzie myśląc dalekowzrocznie, prawda, na przykład o przyszłości swoich dzieci, no nagle ten paszport polski się staje bardzo ważnym zasobem, bo to jest obywatelstwo unijne, prawda, którego Brytyjczycy się pozbawili, OMA, które daje swobodę przemieszczania w krajach Unii, swobodę, i co jest bardzo ważne, swobodę studiowania w każdym kraju Unii, a tutaj uniwersytety będą, znaczy szkolnictwo wyższe będzie jedną z pierwszych i najpoważniejszych ofiar Brexitu, bo wszyscy studenci unijni granty badawcze i tak dalej, to prawdopodobnie się skończy, więc to będzie oznaczać w dalszej perspektywie prawdopodobnie uwolnienie rynku czesnego, w odnośnie do uniwersytetu, czyli zbliżenie się do modelu amerykańskiego. No i tutaj ja to mówię z mojej perspektywy, że moje dzieci tam, jeżeli pójdą na studia za jakieś 5-6 lat, mają płacić tam 30 tysięcy funtów za rok na studia, to ja dziękuję, wolę, żeby one się przygotowywały do tego, że mogą studiować w Krakowie, albo w Berlinie, albo w Paryżu za 500 euro rocznie, prawda? Więc myślę, że tutaj to gra rolę, zwłaszcza w kontekście tego, że dalekosiężne takie perspektywy ekonomiczne nagle wskazywały, że ten kraj po prostu zbiednieje, jeszcze nie do tego, że odpadnie od niego szkoda. Bardzo dziękuję. Dr Michał Garapich, antrolog, Polak, właśnie z Uniwersytetu w Roehampton, był Państwa moim gościem. Jeszcze raz dziękuję, a teraz informacje. Światopodgląd. Wybory w toku. Nie, dlatego, że ja to widziałem. Także proszę Państwa, po czym poznać na tamce katolicką zakonnicę w klasztorze? No tam ona wydaje gości, wita ludzi, zupę gotuje, to i tamto i rozdaje. A mówi, pytając się, a skąd się to wszystko wzięło? A taka jest Warszawa. Ale zaraz, po czym poznać tę katolicką zakonnicę? Bo ona mówi, dzień dobry i do widzenia.